kochane dzieci, wielu żołnierzy, kapłanów ucieknie od wojny duchowej i porzuci swoje mundury. Uciekną ze strachu, a potem będą płakać skruszeni. Zwycięstwo Boga przyjdzie dla sprawiedliwych. Mężni żołnierze, którzy wytrwają w obronie prawdy, otrzymają nagrodę. Zdążacie ku przyszłości pełnej wielkich prześladowań. To, co nadejdzie, nigdy nie było widziane przez ludzi od czasów Adama. Cierpię z powodu tego, co na was nadchodzi. Cokolwiek będzie się działo, wytrwajcie w wierności wobec Jezusa. Wasza nagroda będzie wielka, o ile utrzymacie płonący płomień waszej wiary. Zginajcie kolana na modlitwie. Szukajcie sił w Ewangelii i w Eucharystii. To jest orędzie, jakie dziś wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. To było orędzie Maryi, Królowej Apostołów, przekazane do Pedro Regis, Anguera, Brazylia, 14 marca 2024 roku.